1. Mose 30, vers 1 und 2. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, 1 i 2 wiersz. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba: spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? Vers 22 bis vers 25. I od 22 do 25 wiersza. Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna i rzekła: zdjął Bóg hańbę moją. I nazwała go Józef, mówiąc: oby Pan darował mi jeszcze jednego syna. A gdy urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana: zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce moje i do ojczyzny swojej. Chciałbym dzisiaj mówić na temat synów Jakubowych. Ale zanim będziemy o tym mówili, to chciałbym teraz powiedzieć pewne wprowadzenie. Gott hatte in Abraham einen neuen Anfang gemacht. Bóg uczynił w osobie Abrahama nowy początek. Bisher hatte er mit den Menschen ganz allgemein gehandelt. Do tego czasu on z ludzkością działał całkowicie ogólnie, ze wszystkimi. Aber in Abraham, da nahm er einen heraus. Ale w osobie Abrahama widzimy, że on wybrał jednego człowieka. In diesem einen wollte er ein Volk besitzen für sich. I on w tym jednym chciał mieć właśnie naród dla siebie samego. Mit diesem Volk wollte er besonders in Verbindung sein. I akurat z tym narodem on chciałby dojść do szczególnego rodzaju łączności. So zeigt uns die Geschichte Abrahams, wie Gott auserwählt. I ta historia Abrahama pokazuje nam, jak ten człowiek został wybrany. Und Abraham, der glaubte Gott. I pokazuje nam Abrahama, który uwierzył Bogu. Das ist das, was den Abraham auszeichnet. To jest właśnie to, co, czym cechował się Abraham. Ein Vers, der im Neuen Testament mehrmals zitiert wird. Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. A jest taki jeden wiersz, który kilkakrotnie w Nowym Testamencie jest zacytowany, który brzmi: Abraham uwierzył Bogu, a Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Dann kommt Isaak, der Sohn Abrahams. I potem pojawił się Izaak, syn Abrahama. Wann hat Abraham diesen Sohn bekommen? Kiedy Abraham otrzymał tego syna? Als er eigentlich gar nicht mehr in der Lage war, einen Sohn zu zeugen. Dopiero wtedy, gdy już w ogóle nie był w stanie, aby spłodzić syna. Abrahams Körper war schon erstorben. Dlatego, że obumarło ciało już Abrahama. Aber Gott schenkt ihm doch einen Sohn. Ale Bóg jednak podarował mu jeszcze syna. So steht Isaak für Leben aus dem Tod. I tak właśnie Izaak reprezentuje tutaj to życie, które powstało ze śmierci. Dann kommt danach Jakob. A później pojawia się Jakub. Jakob ist ein Gläubiger. Jakub jest człowiekiem wierzącym. Er interessiert sich für die richtigen Dinge. On interesuje się tymi właściwymi rzeczami. Er hat Interesse an Gottes Dingen. On jest zainteresowany rzeczami Bożymi. Interesse an dem Erstgeburtsrecht. On jest zainteresowany tym prawem pierworodztwa. Interesse an dem Segen Gottes. Jest zainteresowany błogosławieństwem Bożym. Aber er hat seine eigenen Ideen, wie man diesen Segen bekommen kann. Ale on również też ma i swoje własne pomysły, w jaki sposób można dojść do tego błogosławieństwa. Jakob muss lernen, dass man mit eigenen Ideen und mit eigener Kraft nicht den Segen Gottes bekommen kann. I Jakub w swoim życiu musiał się tego nauczyć, że za pomocą własnych pomysłów
I własnymi drogami nie można dojść do błogosławieństwa Bożego. Und so muss Gott mit dem Jakob handeln. I tak Bóg musiał działać w życiu Jakuba. Jakob ist lange Zeit in der Schule Gottes. I Jakub długi czas przebywał w szkole Bożej. Tu w tej sali z pewnością są i tacy, którzy jeszcze chodzą do szkoły. Man geht in die Schule, um zu lernen. Przecież po to chodzimy do szkoły, aby się uczyć. Aber auch die, die nicht mehr in die Schule gehen, ale również i wszyscy ci, którzy już nie chodzą do szkoły, die sind in ihrem Leben in der Schule Gottes. To i tak w swoim życiu dalej są w szkole Bożej. Und Gott möchte, dass wir etwas lernen. I Bóg właśnie chce, abyśmy w tej szkole się czegoś nauczyli. Und er gibt sich Mühe um uns. I On bardzo stara się o nas. So wie ein guter Lehrer sich Mühe gibt um die Schüler. Tak jak dobry nauczyciel stara się o swoich uczniów. Und Gott lässt den Jakob nicht. I Bóg nie zostawił samopas Jakuba. Er lässt ihn nicht, bis er sein Ziel mit ihm erreicht hat. I tak prowadził go, aż w końcu doprowadził do swojego celu z nim. Viele, viele Jahre achtet Jakob nicht auf Gottes Führung. Wiele, wiele lat Jakub nie zwracał uwagi na Boże prowadzenie. Er ist kein guter Schüler. On nie był dobrym uczniem. Wir sind manchmal auch keine guten Schüler. Tak też i my czasami w życiu nie jesteśmy dobrymi uczniami. Aber Gott lässt den Jakob. Ale Bóg nie zostawił Jakuba. Das ist Gnade Gottes. I to jest właśnie objaw łaski Bożej. Noch einen Gedanken zu diesen drei Männern, Abraham, Isaak und Jakob. Jeszcze jedna myśl związana z tymi trzema mężami, Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Im Leben Abrahams gibt es ein Ereignis, das wir besonders gut kennen. W życiu Abrahama jest takie jedno zdarzenie, o którym my bardzo dobrze wiemy. Was würdest du sagen, was ist das bekannteste Kapitel aus der Geschichte Abrahams? Jak myślisz, który jest ten najbardziej interesujący rozdział z życia Abrahama? Jeder würde sagen, 1. Mose 22. Myślę, że każdy z was ma na myśli 1. Mojżeszową 22 rozdział. In diesem Kapitel, wo Abraham bereit ist, seinen Sohn Isaak zu opfern. Oglądamy w tym rozdziale, że Abraham był gotowy, aby ofiarować swojego syna Izaaka. Da ist Abraham ein Hinweis, ein Bild von Gott, dem Vater. I w tym rozdziale Abraham jest właśnie obrazem Boga Ojca. Von Gott, dem Vater, der seinen Sohn gibt. Tego Boga Ojca, który podarował swojego syna. Isaak ist in diesem Kapitel ein Hinweis auf den Sohn Gottes. I w tym rozdziale Izaak jest obrazem Syna Bożego. Auf den Herrn Jesus, der bereit war, sich hinzugeben. On obrazowo wskazuje na Pana Jezusa, który był gotowy, aby przyjść tu na ziemię. Und in Kapitel 24 ist er wieder ein Hinweis auf den Sohn. A w 24 rozdziale tej samej księgi on znowu jest tym obrazem wskazującym na syna. Da sucht Abraham für Isaak eine Frau. I tam czytamy w tym rozdziale, że Abraham starał się pozyskać dla swojego syna Izaaka małżonkę. Da ist der Isaak ein Hinweis auf den Herrn Jesus. I w tym rozdziale też Izaak jest obrazem na Pana Jezusa. Der eine Braut, eine Frau hat, und das ist die Sammlung. Który posiada właśnie swoją małżonkę, to jest właśnie zgromadzenie. Und wovon ist Jakob ein Bild? A czego obrazem, wzorcem jest Jakub? Jakob ist ein Bild davon, wie Gott, der Heilige Geist, einen Menschen führen und leiten möchte. Jakub jest obrazem właśnie na człowieka takiego, którego Bóg, Duch Święty, chce prowadzić. Wie Gott durch seinen Heiligen Geist einen Gläubigen weiterbringen möchte. Wskazuje na takiego człowieka, którego Bóg chciałby dalej poprowadzić na wznioślejsze poziomy przez swojego ducha tego człowieka. Haben wir im Leben Abrahams einen Hinweis auf Gott, den Vater? I tak w tym życiu Abrahama mamy wskazówki dotyczące Boga Ojca. In
der Geschichte Isaaks einen Hinweis auf den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. W historii życia Izaaka oglądamy wskazówki na Pana Jezusa, na Syna Bożego. Und in der Geschichte Jakobs ein Beispiel des Wirkens des Geistes Gottes. A w historii Jakuba oglądamy przykład właśnie działania Ducha Świętego. Wir gelesen haben aus 1. Mose 30, dann war David auf der Flucht. I tak jak tutaj czytaliśmy w tym 30 rozdziale, to Jakub znajdował się w trakcie swojej ucieczki. Jakob hatte gemeinsam mit seiner Mutter Rebekka den Vater Isaak betrogen. Gdyż Jakub razem ze swoją matką Rebeką oszukali ojca Izaaka. Dadurch war Esau zornig geworden. Z tego powodu Ezaw, jego brat, wpadł w gniew. I on podjął decyzję, że zabije swojego brata Jakuba. Jakob muss fliehen von zu Hause. I Jakub musiał uciekać ze swojego domu. Und er kommt nach Padan Aram. I on doszedł aż do Padan Aram. Jest also auf einem Weg, den er selbst verschuldet hat. A więc znajdował się na drodze, którą sam sobie zawinił. Und auf diesem Weg der Flucht begegnet ihm Gott. I będąc na tej drodze ucieczki, spotyka się z Bogiem. Wie lange wartet Gott, bis er ihm begegnet? Jak długo Bóg oczekiwał, aż w końcu wyszedł mu na spotkanie? Meinst du, wie lange hat Gott gewartet? Jak myślicie, jak długo Bóg czekał? Erstmal so ein halbes Jahr gewartet? Czy najpierw pół roku czekał? Nie. Gott hat in der ersten Nacht, in der Jakob auf der Flucht war, zu ihm gesprochen. Bóg już w pierwszej nocy, w której Jakub znajdował się w czasie swojej ucieczki, już w tej nocy do niego przemówił. Und was sagt Gott dem Jakob? I co Bóg powiedział do Jakuba? Du bist auf einem falschen Weg. Ty jesteś na błędnej drodze. Du wirst die Folgen tragen müssen. Będziesz musiał ponosić następstwa swojego działania. Nie, Bóg tego mu nie powiedział. Es würde so sein. Es würde so sein. Oczywiście, tak będzie też i w jego życiu. Jakob hatte betrogen. Jakub oszukał. Er wird selbst betrogen werden. I będzie również sam oszukany przez innych. Er wird an seinem eigenen Leib erfahren müssen, was er anderen zugefügt hat. I na własnym ciele będzie musiał doświadczać tego, co też i innym sprawił. Kann Gott ihm nicht ersparen. Tego Bóg nie mógł mu zaoszczędzić. Warum nicht? Weil Jakob lernen muss. Dlaczego nie? Dlatego, że Jakub musiał się nauczyć. Aber was sagt Gott ihm in dieser ersten Nacht? Ale co Bóg mu powiedział w czasie tej pierwszej nocy? Wir lesen das in Kapitel 28. Możemy to przeczytać w 28 rozdziale, Vers 15. W 15 wierszu. Ich bin mit dir. Ja jestem z tobą. Ich will dich behüten. I będę ciebie strzegł. Und ich werde dich zurückbringen. I ja ciebie przywiodę z powrotem. Gott macht ihm also völlig klar, der Weg, den du jetzt gehst, der führt dich dahin, wo ich dich eigentlich nicht haben will. I Bóg mu tutaj całkowicie jasno to dał do zrozumienia, że ta droga, na której ty teraz się znajdujesz, zaprowadzi cię tam, gdzie ja w zasadzie nie chciałbym, abyś przebywał. Ich will dich in Bethel haben. Ja ciebie chciałbym mieć w Betelu. Das ist der Ort, wo du wohnen sollst. Bo to jest miejscowość, w której ty powinieneś mieszkać. Und ich werde dich auch wieder dahin zurückbringen. I ja też do tej miejscowości z powrotem ciebie przyprowadzę. Ich werde dich nicht lassen. Ja ciebie nie opuszczę. Ich werde meine Hand über dich. Będę moją dłonią ciebie strzegł. Jakob muss viel Leid erleben. Jakob w czasie tej drogi musiał doświadczyć wiele cierpień. Aber in allem hielt Gott seine Hand über ihn. Ale we wszystkich tych cierpieniach Bóg miał swoją dłoń spoczywającą nad nim. Jetzt lebt Jakob in Padan Aram. I tak teraz w naszym rozdziale oglądamy, że Jakob żyje już w tej miejscowości Padan Aram. Als er dort ankam, hat er Rahel gesehen. Gdy on doszedł do tej miejscowości, zobaczył Rachelę. Er wollte Rahel gerne zur Frau haben. I zapragnął
bardzo zapragnął tą Rachelę wziąć za żonę. On 7 lat ciężko pracował, aby ją otrzymać. I po 7 latach został oszukany przez własnego teścia. Po weselu stwierdza, że zamiast Racheli otrzymał za żonę Leę. Jego teść dał mu też i w końcu Rachelę, ale musiał jeszcze raz 7 lat za nią pracować. I możemy przeczytać w 29 rozdziale, w 31 wierszu, aż do 30 rozdziału, do 24 wiersza, że Bóg podarował Jakubowi synów. In diesen Söhnen und ihren Namen sehen wir, wie Gott wirklich in Gnade dem Jakob zu Hilfe kommt. I w tych imionach tych synów oglądamy właśnie, jak w wielkiej łasce Bóg wychodzi naprzeciw Jakuba. Hatte Jakob verdient, dass Gott ihm eine so große Familie schenkte? Czy Jakub na to zasłużył, że Bóg podarował mu tak wielką rodzinę? Das hat er nicht verdient. Nie, nie zasłużył na to. Aber Gott in seiner Gnade schenkt ihm diese Söhne. Ale Bóg w swojej łasce podarował mu tych synów. Diese Söhne sollten einmal die Stammväter der 12 Stämme Israels werden. I ci synowie mają być właśnie założycielami 12 pokoleń tego przyszłego narodu izraelskiego. So sehen wir in diesen Söhnen, dass Gott den Jakob in seiner Gnade nicht alleine lässt. I tak w tych osobach tych synów oglądamy, że Bóg nie zostawił samemu sobie Jakuba. A wir sehen auch etwas von der Gnade Gottes in der Geschichte des Volkes Israel. I oglądamy w tym wielką łaskę Bożą w całej historii tego ludu Bożego. Das wollen wir uns etwas anschauen. I chcielibyśmy się temu trochę przyjrzeć, um einen Eindruck von der Größe dieser Gnade Gottes zu bekommen. Abyśmy mogli trochę doświadczyć tej wielkości łaski, jaką tutaj oglądamy. Der erste Sohn, der ihm geboren wird, ist Ruben. Pierwszy syn, jaki jemu się narodził, miał imię Ruben. Das lesen wir in 29, Vers 32. Czytamy o nim w tym 29 rozdziale, w 32 wierszu. Ruben heißt übersetzt, seht ein Sohn. To imię Ruben tłumaczy się, oto jest syn. Und als Lea diesen Sohn bekommt, da sagt sie, der Herr hat mein Elend angesehen. A gdy Lea urodziła tego syna, to wtedy rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją. Lesen mal einen Vers aus 2. Mose 4. Przeczytajmy teraz jeden wiersz z drugiej Mojżeszowej, z 4 rozdziału. 2. Mose 4, vers 22. 22 wiersz. 2. Mojżeszowa, 4 rozdział, 22 wiersz. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Dann nennt Gott Israel, dieses Volk, das in Ägypten war, seinen Sohn. I tu widzimy, Bóg nazywa Izraela, czyli ten naród, który był w Egipcie, nazywa go swoim synem. Den erstgeborenen Sohn. Nazywa go nawet pierworodnym synem. Da sehen wir, was Ruben bedeutet. Seht ein Sohn. I to właśnie widzimy, co oznacza to imię Ruben. Oto właśnie widzicie syna. Und Gott nennt sein Volk, meinen Sohn. I Bóg nazywa swój naród swoim synem. Und er sagt dem Pharao, lass meinen Sohn ziehen. Er sagt dem Pharao, lass meinen Sohn ziehen. I on zwraca się tutaj do Faraona z prośbą, pozwól, aby mój syn wyszedł z twojego kraju. Der Herr hat also sein Volk erhört. A więc Pan wysłuchał prośby tego narodu. Er hat das Elend angesehen und ist gekommen, um es zu befreien. On widział tą biedę tego narodu
uciski jego i przyszedł teraz, aby go wyzwolić. Und damit kommen wir zu dem zweiten Sohn, der Jakob geboren wird. I tym samym przejdźmy teraz do drugiego syna, który się narodził Jakubowi. In 1. Mose 29, Vers 33. W tym 29 rozdziale, w 33 wierszu go oglądamy. Der Sohn bekommt den Namen Simeon. Drugi syn otrzymuje imię Symeon. Simeon bedeutet Erhörung. A to imię Symeon oznacza wysłuchanie. Wir lesen wieder einen Vers aus 2. Mose. I znowu przeczytamy jeden wiersz z drugiej Księgi Mojżeszowej. Aus 2. Mose 3, den 7. Vers. Z trzeciego rozdziału, 7. wiersz. Druga Mojżeszowa, 3. rozdział, 7. wiersz. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Jest to cudowny wiersz. Ponad 400 lat ten naród przebywał w Egipcie. Na początku powodziło im się tam bardzo dobrze. Ale gdy nastał na tron taki król, który nie znał już Józefa, da fingen Leid und Verfolgung an. Wtedy zaczęły się cierpienia i prześladowania. Ein schwerer Sklavendienst. I zaczęła się ciężka praca niewolnicza. Und jetzt sagt Gott, ich habe das gesehen. I teraz Bóg mówi, ja to wszystko widziałem. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ja widziałem tą nędzę mojego narodu. Es ist mir nicht verborgen geblieben. I nic nie zostało ukryte przed moimi oczami. Und Gott sieht auch heute dein und mein Elend. I Bóg też widzi dzisiaj twoją i moją biedę. Er weiß um die Not, die uns beschäftigt. On zna tą biedę, którą my się musimy zajmować. Vielleicht ist es etwas, das niemand sonst weiß. Może tak jest, że oprócz ciebie nikt inny nie wie o tym. Aber Gott sieht es. Ale to Bóg widzi. Er sagt etwas zweites. I on teraz powiedział coś drugiego. Ich habe sein Schreien gehört. Powiedział, że ja słyszałem twój krzyk. Dieses Volk hatte gerufen in dem Elend, in der Not. Bo ten naród wołał do Boga w swojej biedzie. Gott hat es gehört. I Bóg to usłyszał. Gott hört auch heute unser Rufen. Również Bóg słyszy dzisiaj nasze wołanie. Wenn wir zu Gott rufen, dann bleibt das nicht an der Decke hängen. To jeżeli my teraz wołamy do naszego Boga, to nie odbija się od sufitu. Gott hört es. Bóg słyszy to. Und hier sehen wir, dass Gott auch eine Antwort gibt. I widzimy, że Bóg daje też i na te wołanie odpowiedź. Aber es steht noch etwas Drittes dort. Ale tam jeszcze trzecia rzecz jest wzmiankowana. Gott sagt, ich kenne seine Schmerzen. Bóg powiedział, znam twój ból. Ein Liederdichter hat es so gesagt. Pewien poeta w pieśni tak to wyraził. Er weiß, was du hast. On wie, co tobie dolega. Er kennt deine Last. On zna twój ciężar. Er trägt dich mit mächtigen Armen. I on niesie ciebie swoimi mocnymi rękoma. Dieser zweite Sohn, der erinnert uns also daran, dass Gott das Elend seines Volkes kennt. Ten drugi syn, Symeon, przypomina nam o tym, że Bóg zna nędzę swojego ludu. I że Bóg daruje zawsze wysłuchanie, jeżeli do Niego woła. I pojawia się teraz trzeci syn. Czytamy to w 29 rozdziale, 34 wiersz. Ten otrzymuje imię Lewi. Lewi bedeutet Anschließung oder Anhänglichkeit. To imię tłumaczy się, że został dołączony albo podwieszony.
Was hat Gott denn getan, als er das Elend seines Volkes gesehen und ihr Schreien gehört hat? Co Bóg uczynił, gdy słyszał te wołanie, gdy widział tę nędzę swojego narodu i słyszał ich wołanie? Er ist gekommen, um sie aus Ägypten zu befreien. On przyszedł, aby ich wyzwolić z tego Egiptu. Und er hat Wunder und Zeichen getan. I on tam uczynił znaki i cuda. Insgesamt 10 Plagen, die über Ägypten kamen. I na Egipt przyszło w sumie 10 wielkich plag. Und er hat diese Wunder und Zeichen getan, um den Pharao zu überzeugen. I on te znaki i cuda czynił, aby przekonać tego Faraona. Ihn zu überzeugen, dass er auf Gott hören muss. Przekonać go, że musi w końcu posłuchać Boga. Aber der Pharao wollte nicht. Ale Faraon nie chciał. I wtedy nastała 10. plaga. I anioł sądu przechodził przez kraj egipski, aby pozabijać wszystkich pierworodnych. Czy Egipcjanie zasłużyli na ten sąd? Nein, die Israeliten waren auch nicht. Nie, Izraelici nie byli w niczym lepsi. Aber Gott gab ihnen ein Rettungsmittel. Ale to Bóg dał im właśnie środek wyratowania. Das Passahlamm. Mianowicie tego baranka paschalnego. Es musste geschlachtet werden. Tego baranka, który musiał być zabity. Auch in dem Haus musste der Tod eintreten. Również i w tych domach izraelskich musiała też pojawić się śmierć. Aber Gott gab diesen Stellvertreter. Ale dzięki tej śmierci Bóg darował tego zastępcę. I kto wybrał taką drogę, jaką Bóg wskazał, ten był bezpieczny. Bóg powiedział do nich, że gdy ujrzę krew, ja minę wasz dom i nie będziecie poddani tej pladze ku zniszczeniu. Davon lesen wir in 2. Mose 12. O tym czytamy w drugiej Mojżeszowej w 12. rozdziale. Und dann kommt 2. Mose 13. A potem nastaje 13. rozdział. 2. Mose 12 kennen wir bestimmt gut. Ten 12. rozdział z drugiej Mojżeszowej z pewnością dobrze znamy. Aber wissen wir auch, was in 2. Mose 13 steht? A czy wiemy również, co jest napisane w 13. rozdziale tej księgi? 2. Mose 13 sagt Gott: Heilige mir alle Erstgeburt. Tam Bóg zażądał od Izraela: poświęćcie mi wszystkich tych, wszystko pierworodztwo. In Kapitel 12 haben wir gesehen, wie Gott die Erstgeburt rettete vor dem Gericht. W 12 rozdziale możemy oglądać, jak Bóg właśnie tych pierworodnych oszczędził i zachował przed sądem. Und jetzt sagt er, die ich vom Gericht befreit habe. I teraz w 13 rozdziale widzimy, że Bóg powiedział, że tych, których ja teraz oszczędziłem i zachowałem przy życiu, to oni teraz mają do mnie należeć. Heilige mir die Erstgeburt. Poświęć mi wszystkich pierworodnych. Was bedeutet das, heiligen? Co to oznacza poświęcić? Wenn man schon mal ein Bild sieht, dann sieht man so ein Lichtkranz über dem Kopf. Gdy oglądamy obrazy, to często widzimy, że nad głowami pewnych ludzi jest taki świecący krąg. Ist das heiligen? Czy to właśnie jest poświęcenie? Nein, heiligen bedeutet beiseite stellen für Gott. Nie, poświęcić to oznacza, że wyciągnąć, na bok odstawić tylko dla Boga. Reservieren für Gott. Można to nazwać zarezerwować dla Boga. Und Gott sagt, die ich gerettet habe vor dem Gericht, die gehören mir. I Bóg powiedział tym samym, że tych, których ja teraz wyratowałem z tego sądu, oni należą do mnie. Die sind mein Eigentum. Oni są teraz moją własnością. Verstehen wir das für unser Leben? Czy my to rozumiemy również i w stosunku do naszego własnego życia? Gott hat uns doch auch gerettet vom Gericht. Również i Bóg nas wyratował ze sądu. Durch den Glauben an den Herrn Jesus. Przez wiarę w Pana Jezusa mamy przebaczenie naszych grzechów. Wenn wir an ihn glauben, wissen wir, er starb für mich an meiner Stelle. I przez wiarę my teraz wiemy o tym, że on zmarł za mnie, albo w moim miejscu.
Hast du den Herrn Jesus schon so angenommen als deinen Heiland? Czy w ten sposób już przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? Wie alt muss man sein, um ihn anzunehmen als Heiland? Ile to lat trzeba mieć, aby go móc przyjąć jako Zbawiciela? In der Bibel gibt es keine Altersgrenze. W Biblii nie ma podanej żadnej granicy wiekowej. Aber eins müssen wir verstehen. Ale w tym musimy jedno rozumieć. Auch wenn wir noch ziemlich jung sind, wir brauchen einen Heiland. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo młodzi, to my potrzebujemy Zbawiciela. So wie wir von Natur aus sind, sind wir verloren. Bo takimi, jakimi jesteśmy z naszej własnej starej natury, jesteśmy właśnie zgubionymi. So können wir nicht vor Gott bestehen. I takimi nie możemy ostać się przed Bogiem. Von Natur aus sind wir auf dem Weg in die Hölle. I z naszej starej natury znajdujemy się na drodze, która prowadzi do piekła. Aber es gibt eine Rettung. Ale jest ratunek. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Und wenn der Herr Jesus dich gerettet hat, a gdy Pan Jezus już ciebie uratował, wenn er so viel für dich getan hat, gdy ty wiesz, jak wiele On dla ciebie uczynił, dann möchte er jetzt, dass wir für ihn leben. To teraz On sobie tego życzy, abyśmy żyli dla Niego. Deshalb kommt 2. Mose 13 direkt nach 2. Mose 12. I to dlatego 13 rozdział następuje w swojej treści bezpośrednio po zdarzeniach tego rozdziału drugiej Mojżeszowej. Die Erstgeborenen sollten also besonders dem Herrn gehören. A więc tam oglądamy, że ci pierworodni mieli w szczególny sposób należeć do Pana. An ihre Stelle, an die Stelle der Erstgeborenen, trat später der Stamm Levi. I właśnie w miejsce tych pierworodnych później zostało wybrane jedno pokolenie Lewiego, aby oni ich reprezentowali. Und jetzt verstehen wir die Bedeutung von diesem dritten Sohn Jakobs. I teraz możemy zrozumieć znaczenie imienia tego trzeciego syna Jakuba. Levi bedeutet Anhänglichkeit oder Anschließung. To imię Lewi oznacza właśnie przyłączony. Gott möchte, dass die, die er gerettet hat, sich ganz eng ihm anschließen. Tak, bo Bóg chce, aby wszyscy ci, którzy zostali przez Niego wyratowani, całkowicie się przyłączyli do Niego. Um wirklich so zu leben für den Herrn Jesus. Aby tak w rzeczywistości żyć, całkowicie poświęcony dla Pana Jezusa. Kommt der vierte Sohn Jakobs. I pojawia się czwarty syn Jakuba. 1. Mose 29, vers 35. W tym 29 rozdziale, w 35 wierszu czytamy o nim. Der bekommt den Namen Juda. Ten otrzymał imię Juda. Juda bedeutet, ich will den Herrn preisen. I to imię Juda oznacza, ja chcę wysławiać Pana. Das ist eine Antwort, die wir dem Herrn Jesus geben dürfen. Tak, to jest ta odpowiedź, którą my chcielibyśmy dać Panu Jezusowi. Abyśmy w rzeczywistości Jemu przynosili dziękczynienie i uwielbienie. Abyśmy tą chwałę z naszych serc Jemu przynosili. Aber dass wir auch aus Dankbarkeit ein Leben führen, das ihn erfreut. Ale również, abyśmy też z wdzięczności taki żywot prowadzili, który by Jego ucieszył. I w historii tego ludu izraelskiego na samym początku tak było. Przed chwilą rozmyślaliśmy na temat tego 12 i 13 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Jetzt kommt Juda, der Herr sei gepriesen. I teraz pojawia się Juda, czyli Pan niech będzie wysławiany. I nagle znajdujemy się już w drugiej Mojżeszowej w 15 rozdziale. Tam czytamy w tym rozdziale, jak cały naród zaśpiewał tą pieśń wyzwolenia. Czy moje życie jest również też i chwałą dla Pana Jezusa? Musimy siebie samych tak w końcu
całkowicie praktycznie zapytać. Jesus, der sieht uns ja. Bo Pan Jezus widzi nas. Er sieht uns auf dem Schulhof. On widzi nas na podwórku szkolnym. Er sieht uns beim Einkaufen. On widzi nas, gdy robimy zakupy. Er sieht uns an der Arbeitsstelle. On widzi nas na miejscu pracy. Er sieht uns in der Familie. On widzi nas w rodzinie. Er sieht mich, wenn ich in meinem Zimmer ganz alleine bin. On widzi mnie, gdy ja w moim pokoju jestem całkowicie samotny. On widzi mnie też i w tym czasie, co ja robię w komputerze. On widzi mnie razem z moimi przyjaciółmi. On widzi mnie również w trakcie jazdy samochodem. On widzi mnie wszędzie. Über das, was er dann sieht. Czy on może być ucieszony z tego wszystkiego, co u mnie widzi? Oder muss er traurig sein bei dem, was er sieht? Albo czy musi być zasmucony z powodu tego, co widzi? Unser Leben darf ein Dank für ihn sein. A przecież nasze życie może być dziękczynieniem dla Niego. Eine Antwort auf seine Liebe und seine Gnade. Może być przecież odpowiedzią na Jego miłość i na Jego łaskę. Haben wir also die ersten vier Söhne Jakobs schon gesehen? I tak jak żeśmy już oglądali tych pierwszych czterech synów Jakuba. Jetzt kommen wir zu den Versen, die wir gelesen haben. My przechodzimy do tych wierszy, które już przeczytaliśmy. Bisher hat Rahel keinen Sohn bekommen. Czytaliśmy o tym, że dotychczas Rahela nie miała syna. Sie hatte sich so Kinder gewünscht, aber ihr Wunsch war noch nicht in Erfüllung gegangen. Jak bardzo ona sobie życzyła dzieci, ale jej życzenie jeszcze się nie spełniło. Das in unserem Leben auch schon mal so. Czy i tak też i nie było czasami w naszym życiu? Wir wünschen uns etwas. Życzyliśmy sobie czegoś, aber Gott gibt es uns noch nicht. Ale Bóg nam jeszcze tego nie darował. Was tut Rahel? Co Rahel teraz uczyniła? Rahel wird neidisch auf ihre Schwester. Rahel teraz jest zazdrosna w stosunku do swojej siostry. Może to się i nam zdarzyć. Bo akurat właśnie to, co my byśmy tak bardzo dla siebie samych sobie życzyli, ktoś inny posiada. I wtedy jak łatwo stajemy się zazdrosnymi. Jak myślisz, czy zazdrość jest jakąś złą rzeczą? Neid ist ja in meinem Herzen. Ta zazdrość jest przecież w moim sercu. Das so schlimm? Czy to tak coś złego? Wir lesen mal einen Vers aus dem Jakobusbrief. Przeczytajmy w tym względzie jeden wiersz z listu Jakuba. Z trzeciego rozdziału, list Jakuba, trzeci rozdział, kapitel 3, vers 14. 14 wiersz. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. I 16 wiersz. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Gdy czytamy te wiersze, to od razu zauważamy, jak złą rzeczą jest właśnie zazdrość. Neid ist zerstörerisch. Dlatego, że zazdrość jest tak bardzo destruktywna. Aus dem Neid heraus kommt Zerrüttung. Zerrüttung und jede schlechte Tat, dass etwas zerstört wird. Właśnie z tej zazdrości powstaje taki niepokój i wszelki zły czyn, jak czytamy w tym 16 wierszu. Was sollen wir denn tun, wenn in unseren Herzen so etwas kommt? A co nam pozostaje teraz uczynić, jeżeli stwierdzimy, że coś takiego pojawia się w naszym sercu? Ist
Ja, eigentlich ist das so, wenn wir neidisch werden in unseren Herzen. W zasadzie to jest tak, gdy stajemy się zazdrosnymi w naszym sercu, dann sind wir in unseren Herzen unzufrieden mit Gott. To oznacza, że my w swoim sercu jesteśmy niezadowoleni z naszego Boga. Wir hadern mit Gott, weil wir sagen, du hast es meinem Bruder, meiner Schwester geschenkt und ich habe es nicht. I zaczynamy się sprzeczać z naszym Bogiem, mówiąc tak obrazowo, dałeś to mojemu bratu albo mojej siostrze, ale mnie nie dałeś. Was der Schlüssel, was die Hilfe? Jaki jest klucz do rozwiązania tej sprawy? Jaką możemy teraz życzyć sobie pomoc? Der Schlüssel ist, dass wir uns demütigen unter die Hand Gottes. Kluczem do tego jest właśnie upokorzenie się pod ręką Bożą. Dass wir sagen, Gott, so wie du es machst, ist es gut. Abyśmy mogli szczerze powiedzieć ze serca swojego, Boże, to, co Ty uczyniłeś w stosunku do mnie, jest rzeczą dobrą. To jest dobre, nawet jeżeli to inaczej wygląda, niż ja bym sobie tego życzył. Ale ta Rachel jeszcze jedną rzecz uczyniła. Ona poszła do Jakuba i powiedziała, daj mi dzieci, bo jeśli nie, to umrę. Warum geht sie nicht zu Gott? Dlaczego ona z tym nie poszła do Boga? Warum betet sie nicht? Dlaczego nie modliła się? Sie geht zu ihrem Mann und konfrontiert ihn mit diesen harten Worten. Ona poszła do swojego męża i skonfrontowała go z tymi twardymi słowami. Aber auch Jakob reagiert nicht. Ale również też i Jakub nie zareagował dobrze. Wir haben gelesen, sein Zorn entbrannte. Czytaliśmy o tym, że rozpalił się jego gniew. Jakob hatte nicht aufgepasst, was seine Eltern ihm erzählt hatten. Jakub nie pamiętał tego, co opowiadali mu jego rodzice. Rebecca hatte auch lange Zeit keine Kinder bekommen. Bo też i Rebeka długi czas nie miała dzieci. Aber dann hatte Isaac gebetet für seine Frau. Ale potem czytamy, że Izaak modlił się za swoją żoną. Wir merken, wie Jakob nicht nahe bei Gott ist. I zauważamy, że Jakub nie jest tutaj blisko Boga. Statt zu beten, wird er zornig. Zamiast modlić się, on się rozgniewał. Wir können uns gut vorstellen, wie es da in der Ehe ausgesehen hat. I możemy sobie na pewno to bardzo dobrze wyobrazić, jak w tym małżeństwie to wyglądało. I dlatego chcielibyśmy się nowych rzeczy dla siebie samych nauczyć. Gdy pojawi się zazdrość, to chcielibyśmy ją usuwać. Jeżeli jakieś życzenie się nam nie spełnia, to chcielibyśmy najpierw to powiedzieć Bogu. Auch gemeinsam mit unserem Ehepartner. Również czynimy to wspólnie z naszym partnerem małżeńskim. Wenn es eine Sache ist, die uns in der Ehe betrifft. Gdy to jest rzecz, która dotyczy naszego małżeństwa. Solche Dinge sollen uns nicht gegeneinander bringen. Bo takie rzeczy nie powinny sprawić, abyśmy byli wrogami dla siebie samych. Sie sollen uns miteinander ins Gebet bringen. Nie, te rzeczy powinny sprawić, abyśmy się zjednoczyli w modlitwie. Wir kommen gleich noch mal darauf zurück. I wkrótce też i jeszcze o tym będziemy mówili. Zunächst lesen wir den fünften Sohn, der Jakob geboren wird. Ale najpierw przyjrzyjmy się piątemu synowi, który narodził się Jakubowi. Sein Name ist Dan. Jego imię jest Dan. In Kapitel 30, Vers 6. W szóstym wierszu tego 30 rozdziału czytamy o nim. Und Dan bedeutet übersetzt Richter oder einer, der Recht verschafft. A Dan tłumaczy się jak sędzia albo jako ktoś, kto stara się o sprawiedliwość. Wir denken jetzt wieder an die Geschichte des Volkes Israel. I znowu możemy teraz przypomnieć sobie historię ludu izraelskiego. Lesen einen Vers aus 2. Mose 12. I możemy przeczytać jeden wiersz z drugiej Mojżeszowej z 12 rozdziału. 2. Mose 12, Vers 36. 36 wiersz 12 rozdziału. Vers 35 und 36.
12 rozdział 2 Mojżeszowej, 35 i 36 wiersz. I synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, tak że im pożyczyli i tak złupili Egipcjan. Israeliten hatten lange Zeit als Sklaven gedient. Izraelici bardzo długi czas służyli Egipcjanom jako niewolnicy. Da hatten sie keinen gerechten Lohn bekommen. I nie otrzymywali sprawiedliwego wynagrodzenia. Aber als Gott sein Volk aus Ägypten herausführt, da sorgt er dafür, dass sie den gerechten Lohn bekommen. Ale gdy Bóg wyprowadzał swój naród z Egiptu, to postarał się o to, aby ten naród otrzymał sprawiedliwe wynagrodzenie od Egipcjan. Die Ägypter müssen ihnen silberne und goldene Geräte und Kleider mitgeben. I Egipcjanie mieli właśnie temu narodowi darować te srebrne i złote naczynia i odzież. Gott sorgt dafür, dass sie einen gerechten Lohn bekommen. Bóg o to się postarał, aby oni otrzymali sprawiedliwe wynagrodzenie. Das spornt uns auch an. To też powinno nas zachęcić. Vielleicht empfinden wir manchmal, dass wir ungerecht behandelt werden. Bo też i my czasami odczuwamy, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani. Aber dann sollen wir nicht selber kämpfen. Ale nie walczmy wtedy za swoją sprawą samodzielnie. Dann dürfen wir es Gott sagen. Wtedy powierzmy tą sprawę Bogu. Und wir können uns darauf verlassen. I możemy na tym polegać. Er wird uns einmal eine gerechte Antwort geben. On da nam w swoim czasie sprawiedliwą odpowiedź. Ein nächster Sohn wird dem Jakob geboren. I następny syn narodził się Jakubowi. In 1. Mose 30, Vers 8. Czytamy o tym w 30. rozdziale 1. Mojżeszowej w 8. wierszu. Sein Name ist Naphtali und das bedeutet mein Kampf. Jego imię brzmi Naphtali, a to oznacza w tłumaczeniu moja walka. Wir denken an die Geschichte des Volkes. I możemy teraz pomyśleć znowu o historii tego narodu. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Bóg wyprowadza ich z Egiptu. Sie haben gesungen am anderen Ufer des Meeres. Oni zaśpiewali tą pieśń zwycięstwa na drugim brzegu Morza Czerwonego. Gott hat sie versorgt in der Wüste. A Bóg również ich zaopatrywał cudownie na pustyni. Und dann kommt in 2. Mose 17 der Kampf. A potem pojawia się w 2. Mojżeszowej w 17. rozdziale walka. Kampf gegen Amalek. Okazuje się, że była konieczna walka przeciwko Amalekitowi. Gott schenkt ihnen den Sieg. I Bóg podarował im zwycięstwo. Wir haben auch manchen Kampf zu kämpfen. Również też i my niejedną walkę musieliśmy stoczyć. Paulus konnte sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Paweł mógł powiedzieć o samym sobie, że ja ten dobry bój bojowałem. Aber wir sind im Kampf nicht alleine. Bo wiedzmy, my w tym boju nie jesteśmy sami sobie zostawieni. Gott ist da und hilft uns. Bóg jest z nami i On nam pomaga. Wir haben das Schwert des Geistes, um im Kampf zu bestehen. My mamy właśnie ten miecz ducha, aby ostać się w tej walce. Gottes Wort, die Bibel. A tym mieczem jest Boże Słowo, Biblia. Dann haben wir in Vers 11 und Vers 13 zwei weitere Söhne. A następnie w 11 i w 13 wierszu tego 30 rozdziału oglądamy następnych dwóch synów. Einmal ist es Gad und Gad bedeutet Glück. Pierwszy z nich jest Gad, a to oznacza szczęście. Und dann Asa und der Name bedeutet glückselig. A następnie w 13 wierszu oglądamy Aschera, a to imię tłumaczy się błogoszczęśliwy. Wir haben gesehen, dass diese Söhne zeigen, dass Gott dem Jakob Gnade schenkt. I te imiona tych synów pokazują, jak Bóg daruje Jakubowi swoją łaskę. Und diese Söhne zeigen uns die Geschichte des Volkes Gottes aus Sicht der Gnade Gottes. I te imiona tych synów wskazują na historię ludu Bożego, w której on został prowadzony łaską Bożą. Und so überspringt Gott das Murren des Volkes in der Wüste. I w ten sposób Bóg przeskoczył to szemranie tego narodu na pustyni. Er lässt hier die 40 Jahre Umweg in der Wüste aus.
On prowadzi ich przez 40 lat tymi okrężnymi drogami przez pustynię. Wir sehen das Volk hier, wie Gott sie in das Land bringt. I oglądamy później, jak Bóg cały ten naród wprowadza do obiecanego kraju. Wie Gott ihnen wahres Glück und wahren Segen schenkt in Kanaan. Jak Bóg daruje im prawdziwe szczęście i prawdziwe błogosławieństwo w kraju Kanaan. Was muss das für ein Glück gewesen sein, als sie den ganzen Segen dieses Landes gesehen haben? Jakie musiało ich ogarnąć szczęście, gdy oni widzieli te ogromne błogosławieństwo całego kraju Kanaan. Sie waren ein Stück durch die Wüste gegangen. Oni ten duży kawałek przeszli przez pustynię. Da gab es gar nichts, was fruchtbar war. I tam widzieli, że nie było tam na pustyni niczego, co mogłoby być dające jakikolwiek owoc. Da kamen sie nach Kanaan. A potem weszli do Kanaanu. Da wuchsen solche Früchte, dass sie sie zu zweit tragen mussten. A tam widzieli tak wspaniałe owoce, że musieli te owoce we dwójkę nieść. Dieses Glück wollte Gott ihnen schenken. I to szczęście Bóg chciał im podarować. Der nächste Sohn, der Jakob geboren wird in Kapitel 30, Vers 18, ist Issachar. I następny syn, jaki tu jest opisany w 30 rozdziale, w 18 wierszu, to jest syn o imieniu Issachar. Issachar bedeutet, er bringt Lohn. To imię Issachar oznacza, on przyniesie wynagrodzenie. Gott in seiner Gnade führt das Volk in das Land. Bóg w swojej łasce wprowadza swój naród do tego kraju. Und da gibt er jedem ein Erbteil. I każdemu z Izraelitów daje swoje jego dziedzictwo. Ein Stück von diesem herrlichen, fruchtbaren Land. Kawałek tego wspaniałego, żyznego kraju. Was für ein Lohn, was für ein Segen von Gott. Jakież to jest wynagrodzenie, jak wielkie błogosławieństwo ze strony Bożej. Dann wird noch ein Sohn geboren. I jeszcze jeden syn się narodził. Vers 20 am Ende. Pod koniec 20 wiersza oglądamy go. Sein Name ist Zebulon. Jego imię brzmi Zebulon. Das bedeutet so viel wie Wohnung. A to imię tłumaczy się jako mieszkanie. Gott führt sie in das Land. Bóg wprowadza swój naród do tego kraju. On darował im zwycięstwo nad mieszkańcami tego kraju. I on sprawia, że mogli zamieszkać w tym kraju. I tak mogliśmy przejrzeć tą drogę tej łaski Bożej. Dann sehen wir jetzt noch einmal Gottes Gnade. I jeszcze raz Bożą łaskę możemy oglądać. Wir haben über Rahel und Jakob nachgedacht. Rozmyślaliśmy już na temat Racheli i Jakuba. Jetzt sehen wir in Vers 22. I teraz możemy to oglądać w wierszu 22. Dass Gott an Rahel denkt. Że Bóg również pomyślał, czy wspomniał o Racheli. Er hatte auch ihr Elend gesehen. On również widział jej biedę. Er hat auch von ihrer Not Kenntnis genommen. On również tę nędzę zauważył. Jetzt schenkt er ihr auch einen Sohn. I też i on podarował mu jednego syna. Insgesamt würde Rahel dem Jakob zwei Söhne gebären. Ostatecznie Rahela urodziła Jakubowi dwóch synów. Den Josef und den Benjamin. Józefa i Benjamina. Beide Söhne Rahels sind ein Vorbild auf den Herrn Jesus. I obydwaj synowie Racheli są osobami wskazującymi obrazowo na osobę Pana Jezusa. Józef, der würde einmal über ganz Ägypten herrschen. Ten Józef to ten, który kiedyś będzie panował nad całym Egiptem. Er ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der Herrscher über die ganze Welt sein wird. On jest właśnie tą osobą wskazującą na Pana Jezusa, który będzie w przyszłości tym panującym nad całym światem. Benjamin ist ein Bild von Christus als dem Herrscher über Israel. A Benjamin jest obrazem tego Chrystusa, który będzie panował nad Izraelem. Józef ist ein Bild von Christus, der durch Leiden zur Herrlichkeit ging. Józef jest obrazem tego Chrystusa, który przez cierpienia wszedł do chwały. Und so werden sie
ihn, den Messias, einmal annehmen müssen. I tak kiedyś Izrael będzie w ten sposób przyjmował swojego Mesjasza. Um ihn als Benjamin, als ihren König und Herrscher besitzen zu können. Aby mogli go w końcu posiąść jako Benjamina, czyli jako tego króla i panującego nad nimi. So mündet dieses Bild, was wir hier angeschaut haben, in dem Vorbild auf den Herrn Jesus. I tak ten cały obraz, który w tej godzinie mogliśmy oglądać, wszystko to razem łączy się i wskazuje na obraz Pana Jezusa. Wir sehen, wie alle Wege Gottes und seine Gnade in ihm zusammentreffen. I tak widzimy, że wszystkie drogi łaski Bożej w nim się złączyły. 20 Jahre lebte Jakob in Padan Aram. Jakob żył w Padan Aram 20 lat. Eine lange Zeit, oder? To długi okres czasu, nieprawdaż? Sind einige heute da, die sind noch keine 20 Jahre alt. Tu dzisiaj są i tacy wśród nas, którzy nawet 20 lat nie mają. Eine Reihe sind auch schon älter. A również też i duża liczba jest starszych. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Rzeczywiście, 20 lat to długi okres czasu. Und in dieser ganzen Zeit hat Jakob bisher nicht an zu Hause gedacht. I przez cały ten okres czasu Jakub w ogóle nie myślał o swoim domu rodzinnym. Aber in Vers 25 haben wir gelesen, dass er wieder an zu Hause denkt. Ale my czytaliśmy w wierszu 25 tego 30 rozdziału, że wspomniał na swój własny dom. Und die Bibel zeigt uns den Zeitpunkt. I Biblia nam pokazuje ten właściwy tutaj punkt czasowy. Als Josef geboren wurde, da fing er an zu Hause zu denken. Wtedy właśnie, gdy narodził się Józef, wtedy rozpoczął wspominać swój dom ojcowski. Da fing er an darüber nachzudenken, wo der richtige Platz für ihn ist. Wtedy dopiero zaczął się zastanawiać nad tym, gdzie w zasadzie jest właściwe miejsce dla niego do zamieszkania. Gott hatte ihm seine Gnade gezeigt. Bóg mu tyle swojej łaski okazał. Jetzt bei der Geburt von Josef, da kommt eine Veränderung ins Leben von Jakob. Ale tu w momencie narodzenia się Józefa następuje odmiana w życiu Jakuba. Gott hat auch mir und dir viel Gnade gezeigt. Bóg również też i tobie i mnie okazywał wiele łaski. Er möchte auch mit mir und mit dir zum Ziel kommen. On chciałby również też ze mną i z tobą dojść do jego własnego celu. Er möchte, dass ich und du am richtigen Platz sind. On tak bardzo by chciał, abyś ty i ja przebywaliśmy, mieszkaliśmy na tym właściwym miejscu. Und was bewirkt in unseren Herzen, dass wir darüber nachdenken? I co to sprawi w naszym sercu, że będziemy właśnie na ten temat rozmyślali. Bei Jakob kam die Veränderung, als Josef geboren wurde. W przypadku Jakuba ta odmiana nastąpiła, gdy narodził się Józef. Und Josef, haben wir gesehen, ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus. I oglądaliśmy również to, że Józef jest tym wzorcem na Pana Jezusa. Und wenn in meinem Herzen der Herr Jesus groß wird. Jeżeli w moim sercu Pan Jezus jest tym wielkim, dann kommen die Dinge zurecht. Wtedy te wszystkie rzeczy kończą się dobrze. Wenn diese ganze Gnade Gottes im Herrn Jesus groß für mich wird. Jeżeli cała łaska Boża w osobie Pana Jezusa dla mnie będzie tak bardzo wielką. Wenn ich mich mit dem Herrn Jesus, dem wahren Josef, beschäftige. Jeżeli ja będę się zajmował Panem Jezusem, tym prawdziwym Józefem. Dann wird mein Denken in die richtige Richtung gelenkt. Wtedy nasze myśli będą skierowane we właściwym kierunku. Dann werden meine Füße in die richtige Richtung gelenkt. Wtedy moje stopy będą skierowane we właściwym kierunku. Möge der Jesus das schenken. Aby Pan Jezus to podarował. Dass er neu groß wird für mich. Aby On stał się na nowo wielkim dla mnie. Er, der durch Leiden zur Herrlichkeit ging. Ten, który przez cierpienia przeszedł do chwały. Er so für mich gelitten. Ten, który tak dla mnie wielce wycierpiał. Ten, który pozwolił, aby na niego pluto. Ten, który pozwolił, aby jego plecy zostały ubiczowane aż do krwi.
setzen ließ. Ten, który pozwolił, aby korona ścierni została włożona na jego głowę. Der sich Nägel durch die Hände und durch die Füße schlagen ließ. Ten, który pozwolił, aby gwoździe przebiły jego dłonie i stopy. Der selbst meine Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Ten, który nawet moje własne grzechy tam na drzewie krzyża niósł. Er rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ten, który musiał zawołać, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? In den Tod ging für mich. Ten, który przeszedł, poszedł albo wszedł w śmierć dla mnie. Was für ein Leid hat er auf sich genommen. Jak wielkie cierpienia on wziął na siebie. Er klopft an unsere Herzen. Ten właśnie teraz puka do naszych serc. Es ist derselbe, der jetzt in der Herrlichkeit ist. I to jest właśnie ten sam, który teraz jeszcze jest w chwale. Der auferstanden ist und er lebt. Ten, który zmartwychwstał i który żyje. Der dort im Himmel unser großer hoher Priester ist. Ten, który dla nas w niebie jest tym najwyższym wielkim kapłanem. Der gekrönt ist mit Herrlichkeit und Ehre. Ten, który został ukoronowany chwałą i czcią. Der uns zuruft, da wo ich bin, da wirst du auch mal sein. Ten, który woła do mnie, do nas, że tam, gdzie ja jestem, i ty też będziesz. Jeżeli my teraz będziemy się nim zajmować, wtedy w naszym życiu zmieni się niejedno. W przypadku Jakuba tak było. I w ten sposób Bóg w końcu doszedł do swojego celu w życiu Jakuba. On również też i swój cel osiągnie też i z tobą i ze mną. I on chciałby, abyś jeden krok dzisiaj wieczorem uczynił w kierunku do Niego. A ten krok będzie uczyniony, jeżeli my nasze serca otworzymy dla Pana Jezusa. Abyśmy troszkę więcej zaczęli to rozumieć, co On dla mnie oznacza. Wtedy będziemy też i nad tym przemyśliwali, gdzie chciałby Bóg, abyśmy my przebywali. I będziemy wtedy też i podążali do tego właściwego celu. Chrystusa mieć w sercu i przed swoimi oczami. Dann werden wir einen glücklichen Weg gehen können, dem Gott seinen Segen nicht vorenthalten wird. Abyśmy mogli prowadzić szczęśliwe życie, dla którego Bóg nie oszczędzi swojego błogosławieństwa.